i zobaczyła ogień i zobaczyła wokół ognia ludzi i zobaczyła, jak ci ludzie śpiewają razem i grają na bębnach, a melodia, którą śpiewali, była zupełnie inna, ale była piękna. Sahelu nie rozumiała języka ani słów, ale melodia ta... Każdego dnia Sahelu wędrowała do tego właśnie miejsca i każdego dnia wsłuchiwała się w pieśń ludzi stojących wokół ognia w naszym świecie na ziemi. I pieśń ta była tak piękna dla niej, że Sahelu zaczęła ją nucić. Pewnego dnia Sahelu, nie mogąc się oprzeć, przeszła na drugą stronę. Serdecznie, jestem Mariola Floreska i cieszę się bardzo, że tutaj w Korzyczkowie spotykamy się na naszym zgromadzeniu, na naszym festiwalu. Cieszę się, że widzę tutaj mnóstwo przyjaciół tych przyjaciół, mnóstwo dzieci tych przyjaciół, babć, mam, cioć. Także piękna rodzina się tutaj zebrała. Zaczamy siebie wszyscy wzajem i śpiewamy naszą serca wioskę. Kiedyś w bardzo dawnych czasach, w zamierzchłych czasach, ludzie wtajemniczeni wiedzieli, jak takie światy wykreować. Ludzie ci potrafili wyśnić światy. My niestety zapomnieliśmy już, jak to się robi. I w związku z tym zapraszamy do nas szamanów, zapraszamy curanderos, zapraszamy ludzi, którzy jeszcze tą wiedzę posiadają. Są to ludzie z rdzennych kultur, przeważnie z Ameryki Południowej, z Ameryki Środkowej. I po prostu zapraszamy ich tutaj, by się uczyć tego, jak wrócić do źródła. Jak nauczyć się tworzyć, jak nauczyć się kreować własne życie, jak stawać się pełnymi ludźmi i jak nauczyć się śnić te nowe światy. Bo bycie tutaj, bycie w tym miejscu jest dla tych, którzy mają odwagę, by spróbować zacząć śnić nowe życia dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, ale też dla całego świata. Zapraszam też przede wszystkim do tego, żeby towarzyszyła temu radość, bo radość likwiduje wszelkie negatywne, inne stany emocjonalne, więc zapraszam do tego, żeby ta radość towarzyszyła nam tutaj cały czas. Thank you.
krzyczą sobie łasa, łasa, to odpowiadają im aje. Czyli łasa, łasa, aje. Mam melona. Płynne słońce robi dzisiaj. Płynne słońce? Tak. To też z kakao, czy bez kakao? Bez kakao. Melon, płynne słońce to jest melon zmieszany z melonem. Okej. Zachary? Zachary. Everyone awake? No, stand up. Awake. Budzimy się. Awake from last night. Budzimy się z ostatniej nocy. Who's happy? Kto jest szczęśliwy? Who wants to be more happy? Kto chce być jeszcze bardziej szczęśliwy? Dajcie ziemianie! Nazywam się Wojtek Wieconkowski i jestem współorganizatorem festiwalu Zielone Kręgi, który jest dedykowany tradycjom szamańskim, ale także ich nowym przejawom w dzisiejszym świecie i generalnie formą pracy z rozwojem poprzez sztukę, poprzez różne formy ekspresji. Będziemy w stanie sięgnąć do tych idei, jeżeli będziemy w stanie sięgnąć do tego źródła, wtedy my tutaj będziemy świadomie mogli zmienić losy tej planety. Będziemy mogli pokierować ją na właściwe tory, na te, dla których była stworzona, na to, by to miejsce stało się naprawdę rajem na Ziemi. Nie możemy czuć strachu, nie możemy czuć zagubienia, nie możemy czuć się narzędziami. Musimy wiedzieć, że to my z radością, miłością, wielką siłą i mocą, i świadomością tego, co robimy, jesteśmy w stanie wykreować wszystko. Ukuszka. Ukuszulew. Ukuszka. Ukuszka. Ukuszka kahipki. Ukuszle kazlema. We love you and we call you Power of the East. Balam Ice, you follow. Tutaj wszyscy przyjeżdżają na ceremonię, więc może być. Ceremonia chwastów. Ceremonia chwastów. A, za mało, widzicie. Tutaj mamy, kto jeszcze doszedł. Zaczęliśmy wczoraj skręcać wierzbówkę. Pamiętacie, jak zebraliśmy ją? Zobaczcie, jaki jest efekt teraz zapachu tej naszej herbaty, wierzbówki, to taka polska herbata. Od 16 lat mieszkam w lesie, nie wiem, co to katar, nie wiem, co to stan chorobowy, więc interesuje mnie rozmawianie o permanentnym stanie zdrowia. To jest ten efekt, tak? Że czujesz swoje ciało, podążasz za nim, on tobie wszystko mówi. Twoja osobowość pokazuje ci, mówi tobie wszystko. Jesteśmy samowystarczającym organizmem, który może się uzdrawiać, przekształcać, transformować, wpływać na otoczenie. No, na kręgach jestem drugi raz. I jest to wspaniały, piękny festiwal, na który będę, jak tylko będę mogła, będę zawsze przyjeżdżać. I to jest takie piękne środowisko bardzo otwartych ludzi, którzy chcą żyć chwilą obecną, cieszyć się tym, co mają, doceniać to, co mają, używać tańca, głosu i oddechu jako pięknego narzędzia do poznania samego siebie. Podobno jest kilku gości, którzy zajmują się wolną energią. Budują takie maszynki, które 90% zmniejszają zużycie energii w Twoim domu. Autka robią na energię, na wodę. Kesze, pokolenie 3000. Pokolenie 3000. 3000, tak? To jest świat w 3000 roku, żeby był w zgodzie ze wszystkim. Żeby był. Przede wszystkim, żeby był.
jako Leśna Akademia Wyobraźni. Natomiast dzieci zmieniły nazwę i nazwały to Leśną, nie, Magiczną. Klub Magicznych Rąk. Właśnie, Klub Magicznych Rąk. Okej, my na festiwalu Zielone Kręgi tworzymy taką strefę dzieci. Jest to strefa mocno wolnościowa. Na co dzień pracujemy w szkole demokratycznej. Tworzymy właściwie taką alternatywną edukację dla dzieci. Żeby nie siedziały w ławkach, w szkołach, żeby nie było im narzucane z góry to, co mają robić. Żeby ich twórczość po prostu nie była hamowana. Wszyscy inni dorośli. Się rzadziej śmieją. A ci dorośli są otwarci. Mają duże serduszka. Ciekawsze tematy. I nie mogliśmy przez wiele godzin znaleźć właściwego miejsca, gdzie mieliśmy zacząć tą pielgrzymkę, gdzie mieliśmy zacząć zbieranie pejotli. Przez wiele godzin zrobiło się już bardzo ciemno i Indianie Wiczoli zatrzymali nas, zatrzymaliśmy samochody. Powiedzieli, że nie znajdziemy tego miejsca, ponieważ jesteśmy grzeszni, ponieważ nosimy jakieś grzechy ze sobą. Powiedzieli, że prześpimy się tutaj na środku pustyni, nie będziemy już dalej szukać, a rano wszyscy wyspowiadają swoje grzechy. Były tam też pary, małżeństwa, nie chcieli zdradzać swoich grzechów, więc robiliśmy negocjacje z Indianami. Naprawdę fajne, a tak to się mówi w mieście o jakichś podatkach, o pracy. To jest nuda! Skończyli swoją pieśń, ona również pragnęła podarować im coś. I chociaż wiedziała, że po tej stronie nie słychać dźwięku jej misy, podniosła i uderzyła w jej krawędź. Ale misa nie wydała żadnego dźwięku. I Cahylu zauważyła, że misa jest bardzo ciężka. I Cahylu wiedziała, pamiętała, że misa świadczy o zdrowiu dziecka. Nosisz kamienie w swojej misie światła. Temazcal jest to zasadniczo ceremonia dla oczyszczenia i odrodzenia. Tam możemy złożyć w ołtarzu Matki Ziemi, którym jest sam szałas, to, czego już nie potrzebujemy dla naszego życia. Sam szałas wygląda w ten sposób, że rozpalany jest ogień, w którym grzeją się kamienie. Myślę, że to jest szczególnie dla tych, którzy poczują wołanie do tego. Jak się po prostu poczuje to w jakimś sercu, w sobie i tak dalej, no to wtedy ten głos nie kłamie. Tam jest ciemno, jest się blisko ziemi. Jest ten dół, cały ten rytuał, który towarzyszy temu, tak jakby się było po prostu w łonie matki. No, co by nie mówić, to jest to mistyczne doświadczenie. I wyjść z energią i z przestrzenią, by śnić nowe sny, śnić sen o swoim życiu w taki sposób, by było ono dobre dla nas. By było ono bardziej spójne z potrzebami naszego serca. I w głębszej harmonii także z rytmami ziemi, z rytmami natury. Bardzo istotny wątek szałasu to jest nawiązywanie do przodków i łączenie się z przodkami, ponieważ ostatecznie jesteśmy wynikiem i przynajmniej całe życie ludzkości. Jesteśmy w tej chwili ostatecznym wynikiem, a później będą nim nasze dzieci. Więc dobrze jest czasami zobaczyć i odnowić pamięć. I mamy potrzebę
głębszej harmonii, mamy potrzebę łączności z przyrodą, z życiem, ale czasami nawet nie wiemy, że to o to chodzi, ponieważ wzorce i przyzwyczajenia i także to, czego zostaliśmy nauczeni kulturowo, odcinają nas od tej świadomości. Każda jej niepewność zmieniała się w kamień. Sakailu, nie! W naszej krainie misa dziecka ma być wypełniana zachwytem. Biały jeleniu, ale jak mam spowodować, aby misa znów mogła grać? Co uczynić, aby kamienie znikły? Sakailu, możesz odprawić wiele rytuałów, aby rozpuścić kamienie. Są pewno pieśni, które mogłabyś zaśpiewać. Są tańce, które mogłabyś zatańczyć. Każda, po prostu te dziewczyny mnie tak urzekły, wiesz? Po prostu, które nie wiedziałam w ogóle skąd są, bo były dwie dziewczyny z Amazonii, które prowadziły to tak bardzo głęboko, z oddechem i po prostu to było takie cudowne, silne takie miało moc, no nie? Taką poruszało niebo w cały wszechświat. O, mam wrażenie, że to poruszyło cały wszechświat. Macerujemy na przykład właśnie w oleju takie zebrane przedwczoraj przepiękne dośliny. Zobacz, jak on pięknie wygląda. Powkładaliśmy listki, kwiatki, trochę jarzębinki, to co w tym momencie jest. I teraz je sobie podgrzewamy ten olej w wodzie, żeby on nam wyciągnął z tych wszystkich roślinek wszystkie minerały, witaminy, to co tam jest. Fasting jest po to, żebyśmy wrócili z powrotem do natury, żebyśmy sobie uświadomili, że bez natury nie da się funkcjonować w żaden sposób, nawet nie wiem, jakbyśmy filozofię tworzyli, że my w mieście to mamy nie wiadomo jakie misje do zrobienia. Jeśli drzewo czasami chce się skomunikować z człowiekiem, to po prostu wchodzi w rezonans z jego kodem genetycznym. I to wygląda w tym nielokalnym, na przykład w tej nielokalnej rzeczywistości, jak już obserwujemy te inne częstotliwości, to wygląda tak, że to drzewo się do nas podłącza taką niteczką energetyczną lub przez sieci grzybni, które są jakby internetem w lesie, które wszystko łączą, są w stanie te sieci grzybni zczytać twoje linie, twoją genetykę nawet w miejscu, gdzie jesteś. Po prostu te drzewa jest w stanie wejść w taką komunikację i podawać ci konkretne informacje. I doszło do mnie wtedy, że to się dzieje cały czas, że my tego nie widzimy na co dzień, ale to jest właśnie ten ukryte królestwo roślin. Te sekretne życie drzew, życie roślin. One cały czas zmieniają kształty, cały czas się morfują, cały czas mówią do nas. W ziemi jest tak dużo wszystkich substancji, że się jakby podłączamy wtedy pod to, nie? Jak bierzemy bezpośrednio z ziemi taki kwiatek, listek, żremy, dlatego zawsze mówię na łące, jedzcie te listki, te kwiatki, jedzcie, bo się od razu podłączamy pod to wszystko. Roślina statycznie wygląda jak jakaś stabilna forma zielona, tak? A ona funkcjonuje wszędzie wokół. Ona może rozsiać swój materiał genetyczny wszędzie wokół z reguły. Zawsze się odradza. Te substancje czynne, które są w niej, zaczynają krążyć w naszych ciałach, zaczynają żyć w innej konfiguracji i ta roślina dalej żyje, tylko że w nas. I poznaje nas, świat, natura poznaje nas w ten sposób. To są jakby rośliny, to jakby sądy są. Sądy całej biosfery, która doświadcza wszystkiego, doświadcza całego życia przez swoje organizmy. I to, co robimy, to idziemy, uruchamiamy swoją wewnętrzną intuicję, idziemy w łąki, patrzymy, jakie rośliny nas przyciągają, smakujemy liście, kwiaty. I potem się zastanawiamy nad tym, co możemy z nimi zrobić w swoim codziennym życiu. Do spożycia, do tego, żeby nakarmić skórę i do tego, żeby zatrzymać je surowe. To najważniejsze jest to, żeby mieć kontakt cały czas z surowymi
roślinkami, warzywami, owocami. Tak jak wszystkie rośliny są połączone, tak jak cały ekosystem wspólnie, to tylko wtedy możemy czuć się dobrze, jeżeli rzeczywiście jesteśmy razem, jeżeli tworzymy grupę, jeżeli możemy się w tej grupie czuć bezpiecznie. Więc tą ideę staramy się tutaj wyrazić, tą ideę staramy się przekazywać. W zasadzie jesteśmy jedynymi istotami na tej planecie, które są uzależnione od ognia. Rozwój umożliwił ogień i fajnie byłoby o tym pamiętać. Dlatego my bardzo honorujemy tutaj ogień, jego płomienie, jego ciepło. Ten ogień będzie płonął przez cały okres festiwalu. Ogień będziemy karmić, do ognia będziemy sypać piękne zioła, kwiaty i będziemy prosić go, by budził w nas pasję, by budził w nas chęć życia. Nauczymy się, że może być naszym przyjacielem. To był mój pierwszy raz, kiedy miałam kontakt z Kambo. Kambo jest bardzo silną, oczyszczającą medycyną. Ludzie doświadczają różnych uwolnień, różnych detoksykacji. Nie wiedziałam, co mnie czeka, ale po prostu powiem wam, że sprawy się odwróciły, bo jak myślałam, że będę się czuła po prostu jakoś źle, że będę umierać, że będę cierpiała, tak poszło to w drugą stronę. Po prostu mam euforię. Do tej pory, godzinę temu ceremonia się rozpoczęła i do tej pory trzymam niesamowitą euforię wewnętrzną. Słuchajcie, mam taki po prostu uśmiech. Pełen szacunek dla wszystkich osób, bo ja też kiedyś byłam w takim stanie, nie? Ale też i dlatego dzielę się tym, bo wiem, że jak są możliwości, to ja, jak ja pokazuję możliwości, to ja nie muszę się martwić o to, że ktoś z tego nie skorzysta, to już jest jego wybór. Ale ja sobie jestem takim straganikiem, który chodzi i zobaczcie, jak można super fajnie żyć, tak? I kto chce, my jesteśmy w takiej ekipie, która chce z tego skorzystać. A kto jeszcze nie jest gotowy, bo musi doświadczyć, tak jak kiedyś miałam takiego znajomego, który mieszkał, zresztą był mężem, on teraz mi się przypomniało, mieszkał przy drodze z tramwajem. Przepraszam, bo szukałam, kto to był. Mieszkał przy kamienicy. Czujemy się bardzo dobrze, czujemy się jak cała wielka, duża rodzina. Każdy patrzy na drugiego, żeby nikomu nic nie zabrakło. Jest po prostu cudownie. Każdy darzy się szacunkiem, miłością, wsparciem, także jest piękny, jest piękny, moi drodzy. Today we're gonna have a Mayan ceremony with the cacao. Dzisiaj będziemy mieli majańską ceremonię z kakao. But I'm going to introduce you to an amazing plant. Ale również przedstawię wam niesamowitej roślinie. And I'm going to teach you the three realms of the Mayan world. I nauczę was trzech królestw majańskiego świata. Bo we know the great properties that cacao has. Znamy świetną właściwość kakao. The cacao has the ability to open our hearts, increase our blood circulation. Kakao ma zdolność otworzyć nasze serca. It's enough for this year. Please don't be going so crazy. I zwiększyć nasze krążenie tętnicze krwi. Jest też afrodyzjakiem.
Które są zbytnio trzymane pod zbytnim kloszem rodziców, ma szansę dowiedzieć się pewnych rzeczy, doświadczyć o życiu dopiero w momencie, kiedy są ludźmi dorosłymi, a to czasami jest trochę, może nie za późno, ale jak jest się już dorosłym i ma się już pewne rzeczy wpisane, to potem... Nazywam uwalnianiem głosu, dlatego że bardzo często, szczególnie w naszym kraju, ludzie nie mają takiej wolności śpiewu, takiej lekkości śpiewu. Śpiewa się głównie pod prysznicem albo w samochodzie, no albo wiadomo, jak się jest na imprezie, tak, i wszyscy już tam wypiją 15 piwek, ale mi właśnie zależy na takim głosie naturalnym, organicznym, który jest po prostu przypisany człowiekowi, a który gdzieś tam często zaginął w tym naszym procesie wychowywania i jakiegoś takiego obrastania w pewne ramy społeczne. Śpiew uwolnił mnie od wielu lęków też takich, czy społecznych, czy jakichś takich związanych z tym, że nie akceptowałam pewnych rzeczy we mnie. A w momencie, kiedy się pracuje z takim naturalnym, organicznym głosem i pozwala się na wszystkie brudne dźwięki, brzydkie dźwięki, sfałszowane dźwięki, które w takim normalnym życiu są uznawane za złe, kiedy dopuszcza się je do głosu i kiedy pracuje się z tym, to w tym momencie zaczyna się siebie akceptować, po prostu z tymi wszystkimi niedoskonałościami, brudami tak zwanymi, i po prostu stajesz się wtedy w pełni człowiekiem z tym, co jest w tobie piękne i z tym, co jest w tobie brzydkie. I kiedy to ogarniasz pełną akceptacją, to naprawdę się to o wiele łatwiej żyje i przyjemniej i radośniej. Kultury, które generalnie właśnie specjalizują się w tym, że poszukują na przykład swoich pieśni. Ludzie odchodzą do jakichś samotni i szukają swoich pieśni. To jest bardzo piękny temat, co to znaczy moja pieśń, o czym śpiewać, co jest, nie wiem, pieśnią mojej duszy.
można poczuć klimat tego szczęścia, tego, że wszyscy się naprawdę cieszą. I to widać też po twarzach, po emocjach i no. Ale ty, Zachelu, najprostsze, co możesz zrobić, to przechylić swoją misę i wysypać z niej kamienie. Bo te kamienie to nie ty. Przez ostatnią noc pracowaliśmy bardzo intensywnie z ogniem. Przez ostatnie dni pracowaliśmy z ogniem. I podczas dzisiejszego koncertu też popracujemy z ogniem. Ten ogień tutaj, który pali się od początku. Ogień, który będzie przygotowany do Szła Sopotu. Ogień w ogniskach dookoła festiwalu. Ogień, który nosimy w sercu. Ogień, który jest ciepłem. Ogień, który jest transformacją. Ogień, który wita nas każdego nowego dnia. Słońce. Takie poczucie, że naprawdę jakby Ziemia jest taką niesamowitą planetą, gdzie wszystkie te istoty takie, może takie bezdomne, mogą się spotkać i połączyć w siły i dzięki tej energii właśnie serca stworzyć taką unity, wiesz, taką więź. Zabezpieczać przed ludźmi, czy tam przed jakimiś, nie wiem, wojnami i tak dalej, tylko po prostu jestem ciągle skupiona na tym źródle i wtedy wiem, mam tę pewność, że ktokolwiek się pojawia wokół mnie, to są osoby, które są jak rodzina, nie? To jest moja duchowa rodzina. Tradycja jest bardzo ważna, nie tylko w Szałasie Potów, gdy pracujemy z tradycjami szamańskimi, ale nie tylko, z różnymi tradycjami duchowymi. To jest bardzo istotne, by mieć w sobie jasność, dlaczego i po co coś robimy. Czyli skąd to wynika i jak doszliśmy do tego, że chcemy akurat to zrobić. Więc w takim sensie jest to ukierunkowanie energii danej przestrzeni i danej ceremonii, a zawsze w tych ceremoniach są poruszane energie na dosyć głębokich poziomach. Zwróćcie uwagę na płomienie, jak tańczy nieustannie. Ogień, który tańczy wewnątrz waszej duszy. Aho.
And I'm gonna touch very deep feelings in you. I będę dotykała bardzo głębokich osób w was. And you don't need to tell me. Których nie musicie mi mówić. You need to tell yourself. Musicie powiedzieć samym sobie. You need to work yourself. Musicie pracować samym sobą. This is your Mayan doctor. To jest wasz majański lekarz. This is your hospital. To jest wasz szpital. This is your cake, your spiritual cake. I am going to say what the energy is. Powiem, czym jest ta energia. What it means. Co oznacza. Where in the body it is. Gdzie jest w ciele. And how to call it. Jak ją przywołać. We thank the South for a new opportunity. Dziękujemy Południowi za nowe możliwości. South is the way of the healer. Południe to jest ścieżka uzdrowienia. The beauty. Piękna. The consciousness. Świadomości. The understanding. Zrozumienia. Fluidity. Płynności. We call upon the spirit of all waters, the water in our bodies to awake now. Wzywamy energię wszystkich wód w naszym ciele, aby się obudziły teraz. I call upon the power of the south to be with us now. Wzywam energię południa, aby była z nami teraz. I dźwięk rozniósł się po całej okolicy, a ludzie stojący wokół ognia zobaczyli pełno małych świateł kątem oka. Wiedzieli, że to światła z innego miejsca, ale wiedzieli, że są częścią jednego wielkiego kręgu śnienia. I z tą intencją tych dobrych myśli i wizji dla was, pięknych wizji dla was, nie tylko dla tego miejsca, dla waszego życia. Wyjedźcie stąd i niech wam w snach przychodzą najcudowniejsze pomysły na wasze własne życie, na wasze kreatywne życie, na wasze cudowne, piękne, przyszłe życia, przyszłe relacje, przyszłe miejsca, w których będziecie. Więc niech wam się szczęści. Z tą intencją składam ten tytoń i ofiarowuję temu ogniowi, więc niech on poniesie te życzenia do nieba. A co dalej będzie, to zobaczymy. Pewnie coś pośpiewamy. Tak, ja wiem, dokąd idę dziś, dokąd idę dziś, jaka to droga. Tańczę tu w kolorowych tęczach całego świata. Śpiewam tu w wibrującym dźwiękach całego świata. W milionach wyborów i możliwościach przeglądam się. W milionach wyborów i możliwościach przeglądam się. Miejscem, w którym to wszystko, wszystkie baśnie.